Naprawdę celni się zrobili. Jak to teraz ominąć? To było genialne. To było po prostu genialne. Teraz wystarczy, że jakikolwiek kaset do mnie dotrze i po mnie. Dobra. Ale teraz jakoś trzeba się wspiąć. Utknąłem. O, jestem. Dziękuję. Teraz nie strzeć tutaj babola. Jeszcze tego by brakowało. Ale mi beznadziejnie idzie. Uważaj na siebie i powodzenia. Na szybko. Ale trafiłem. Mam refleks jak żółw, ale się udało. Mam nadzieję, że nie trafi. No. W końcu. Nie wiem, po co nam tyle paliwa. Nawet nie zdążymy go zużyć chyba. Dobra, zakończyliśmy. Złota raczej nie będzie. Raczej na pewno. No, srebro. To teraz czas na misję Śmiertelne Niebezpieczeństwo i tutaj znajdziemy drugiego już w tej grze easter egga. Czyli niespodziankę od twórców. Trochę straszny ten cmentarz. Nie, wcale. To które z tych grobów mogą skrywać skarby? Jeśli źle wybierzesz, czeka cię prawdziwe piekło. Ale nie uprzedzajmy wydarzeń. Potrzebujesz odpowiednich narzędzi. Dobra, zaczniemy od zebrania wszystkich granatów. Aby rozkopać grób, ustaw granat na długi czas eksplozji i połóż go na samym środku grobu. Tylko nie zapomnij wycofać się na bezpieczną odległość. Dobra, teraz idziemy do wychodka po jeden granat. I jeszcze jeden ukryty za wychodkiem. Nie chcę tu żadnych przygód. Chociaż by urozmaiciły rozgrywkę. Kolejny granat. Jeszcze jest ich z 5. Grobów jest łącznie 9. Z czego jeden jest ukryty za tym kościołem. Zaraz go zobaczycie. Zaraz go zresztą wysadzimy. Tutaj nie spaść. Tu jeszcze jeden granat właśnie.
5 sekund. I uciekamy! Rozkopałeś grób. Dobra robota, udało ci się odkryć żarcik programistów. To już drugi. Tutaj, żeby zdobyć złoty medal, to nie trzeba odkryć samych dobrych grobów. Tutaj wystarczy nie stracić zdrowia. Ja rozkopię wszystkie groby, aby wam pokazać, jakie pułapki czekają nas w tych grobach. Nie jest to wprawdzie łopata, ale chyba wystarczy. To jest lepsze od łopaty. Dobra. Tutaj ułatwienie jest takie, że groby, które skrywają skarby, to są te ze skrzydłami albo aurelami. A te z rogami i trójzębami to są z pułapkami. Najpierw to rozwalimy ten ze skarbem. I jak widzicie, naszym skarbem są apteczki. Dosyć ciekawe skarby. Widać, dla robaków apteczki są naprawdę prawdziwymi skarbami. To jest pierwsza pułapka i to jest najmniej niebezpieczna, bo tutaj po prostu wystarczy nie włazić do grobu. Teraz, zanim otworzę tą... A, tu jest pułapka, tu jest... kolejna apteczka. Skarb. Nie będę go na razie zbierał. Teraz otworzę tą pułapkę. Tamtą pułapką było to, że nasz robal choruje i traciłby bardzo szybko zdrowie. Szybko wziąłem apteczkę, żeby mój robal nie stracił punktów zdrowia. Wtedy by nie było złota. Już wystarczy, że nie mam złota w skrzynkach. Wow! Kamera się przekręciła, bym szedł w stronę min, które się rozsypały z tego grobu. Tutaj ten pułapką w tym grobie jest nalot. Takie niezłe zabezpieczenie. Jak ktoś okrada ci grób, to ty go nalotem. I rozwala i twój grób, i ciebie. Dobra, teraz już zostały tylko dwa groby ze skarbem. I misja będzie ukończona. No i koniec.